Cześć, witajcie w pierwszym filmiku QA na tym kanale. Dając ogłoszenie o QA, chyba nie doceniłem tego, jak wiele z Was chce się czegoś o mnie dowiedzieć. Dlatego w tym filmiku odpowiem tylko na część pytań. Jeżeli odpowiedź na Twoje pytanie nie znalazłaś na tym filmiku, nie martw się, to nie będzie jedyne QA na tym kanale. 1. Jakiej muzyki słuchasz? Moim ulubionym gatunkiem muzyki jest Punk Rock, ale też lubię inne gatunki w sumie rocka i nie tylko tak naprawdę. <lubię, lubię chyba każdą dobrą muzykę, a przynajmniej taką, którą ja uważam za dobrą. Pewnie ktoś inny uzna, że jest do dupy. Ale staram się nie zamykać na jednym gatunku. Yy, mimo że akurat Punk Rocka słucham najwięcej, jest po prostu masa innych, różnych pojedynczych kawałków albo całych zespołów, albo artystów których lubię słuchać, którzy do tego podgatunku nie należą. Dwa, czy zawsze byłeś anarchistą, czy może byłeś reprezentantem innej ideologii? Głupia mi się do tego przyznać, ale kiedyś byłem e, fanem Palikota. E, to było jeszcze. No jak byłem nastolatkiem, w sumie byłem takim trochę. Liberalno-centrolewicowy, e, no to naprawdę naprawdę. Mm. Ciężko się do tego przyznać teraz, ale, ale tak, yy, nie zawsze byłem anarchistą. Chciałbym powiedzieć, że urodziłem się anarchistą i że zawsze byłem anarchistą, ale niestety tak nie jest. 3. Kiedy zacząłeś interesować się anarchizmem? Co Cię skłoniło do tego, żeby zostać anarchistą? Anarchizmem zacząłem interesować się w wieku około 16 lat. Przechodziłem wtedy bardzo trudny czas w moim życiu szukałem jakiegoś sensu w swoim życiu w tamtym czasie słuchałem dużo muzyki i właśnie zacząłem interesować się punk rockiem trochę bardziej niż wcześniej i jakoś przez te teksty punk-rockowe trochę przez przez to, że najpierw zaangażowałem się w antyfaszyzm. Zanim zacząłem się interesować anarchizmem, bo zobaczyłem w 2012 roku to, co się działo na Marszu Niepodległości i, i to, jaki wtedy był bałagan z tym związany i tą całą nienawiść. I bardzo chciałem działać najpierw w Antifie. No i działałem przez dłuższy czas. Znaczy, w sumie no, można powiedzieć, że nadal działam, prawda, ale jakby nie, nie, nie łączyła się z tym żadna konkretna ideologia. A dopiero później zacząłem interesować się anarchizmem jako takim. Przeczytałem anarchistyczne FAQ. To był pierwszy taki wstęp do anarchizmu i wszystkim to gorąco polecam. No i potem jakoś się podoczyło, prawda? Czarno-czerwony czy czarny? Zdecydowanie czarno-czerwony. Czy zrobisz kiedyś podcast? Myślałem o tym, żeby zrobić kiedyś podcast. Nie mam jeszcze na pomysłu na to, co w tym podcaście miałoby się znaleźć, ani tego, czy umiem taki podcast zrobić. To jest właściwie pierwszy film, który robię bez skryptu, więc pewnie dlatego wydaje się trochę mało spójny. Nie jestem szczególnie dobry w mówieniu z głowy. Jak już mówię coś, to potrzebuję raczej, raczej mieć to zapisane w jakimś scenariuszu. Ale myślę, że myślę, że yy, fajnym pomysłem jest taki anarchistyczny podcast i że kiedyś coś takiego może zrobić, jeżeli będę się czuł na siłach. Bo bardzo chętnie. Kim jest Luna z każdych napisów końcowych? Jaki nurt anarchistyczny popierasz najbardziej? Zaczynałem moją przygodę z anarchizmem od mutualizmu. Teraz w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat przeszedłem bardziej na anarchokolektywizm, ale taki troszeczkę z elementami utualizmu. Osobiście nie wierzę w anarchokomunizm, a przynajmniej nie uważam, że anarchokomunizm jest czymś, co można osiągnąć tak od razu, przejść z kapitalizmu na anarchokomunizm. Uważam, że taki właśnie kolektywizm z elementami wolnego rynku byłby fajny jako okres przejściowy, tak żeby po prostu ludzkość nauczyła się żyć bez państwa. No a potem dopuszczam anarchokomunizm jako taki końcowy cel anarchizmu. Czym się interesujesz? Moją główną pasją jest informatyka. Yy, zajmuję się tym profesjonalnie. Szczególnie lubię dłubać w komputerach. Też uczę się programowania. Poza tym też interesuję się retro gamingiem. No, oczywiście robieniem filmików na YouTubie, jak się pewnie domyślacie. Ogólnie interesuję się historią. Yy, szczególnie interesuje mnie... Połączenie moich dwóch ulubionych rzeczy, czyli historii i informatyki, e, więc historia informatyki jest dla mnie najciekawsza. Poza tym lubię też bardzo majsterkować i robić różnego rodzaju DIY. Czy jest jakaś możliwość spotkania z Tobą? Nice try FBI. A tak serio, to. Założyłem ten kanał z taką ideą, że pozostanę anonimowy, przynajmniej częściowo, bo pewnie duża część środowiska anarchistycznego wie, kim jestem. I tego nie mam zamiaru zmieniać, więc niestety nie, nie będzie ze mną żadnego spotkania e, oficjalnego na pewno. Z względu na sytuację polityczną w tym kraju, wolę nie ujawniać swojej prawdziwej tożsamości. Na dodatek daje mi to dużo większą swobodę działania e, jako, jako twórca na YouTubie. Czy wierzysz w Left Unity? Do pewnego stopnia, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Left Unity to jest taka jedność między wszystkimi ruchami lewicowymi. Osobiście uważam, że anarchizm tylko w pewnym stopniu można nazwać ruchem lewicowym. To taka moja opinia, że, że ale to już są kwestie bardziej semantyczne, że anarchizm jest ruchem pozapolitycznym i antypolitycznym, więc ciężko go, go stawiać na, na jednej osi z ruchami politycznymi. Ale wydaje mi się, że taka współpraca z innymi lewicowcami potrafi być bardzo fajna i sensowna, i czasem można zdziałać dużo więcej działając razem, a czasem nie. I na pewno wiem, że nigdy nie chciałbym działać z ludźmi, którzy są na przykład totalitarnymi albo autorytarnymi komunistami komunistami, jeżeli można to tak nazwać. Na pewno nie chciałbym działać z żadnymi autorytarystami żadnymi stalinistami leninistami Mm, to, to zupełnie nie, nie wpisuje się w moje Left Unity. Dla mnie, Left Unity to może być na przykład z marksistami wolnościowymi, z nimi mógłbym tak trochę pokolektywizować, ale tylko z nimi w sumie. Czy rozmawiasz o polityce z rodziną i znajomymi, nie będącymi anarchistami? Wśród znajomych deklarujesz swoje poglądy jasno, czy raczej ukrywasz? No, tak, często w sumie rozmawiam o polityce z moją rodziną i ze znajomymi. Większość znajomych pewnie ma już tego dosyć, którzy nie są jakoś zaangażowani. Duża część moich znajomych oczywiście jest zaangażowana, więc bardzo chętnie ze mną rozmawia. Na pewno rodzice Luny mają mnie już dosyć i moich, i jej ciągłego jechania po kapitalizmie i tak dalej. Z moim ojcem często gadam o tym i ciągle się kłócimy. Mój jest liberałem. Tak naprawdę nie ukrywam swoich poglądów nigdy przed moimi przyjaciółmi. Moi przyjaciele wiedzą, wiedzą jakie mam poglądy. Zawsze próbuję wciągnąć moją najlepszą przyjaciółkę, którą pozdrawiam, wiesz kim jesteś, w takie rozmowy. <grytanie> Nigdy to się nie udaje. Jest bardzo, bardzo oporna na rozmowy o polityce. Może to i dobrze, bo nie zgadzamy się na wielu, na wielu polach, ale to nie, nie przeszkadza wcale w naszej przyjaźni. Ogólnie, jak poznaję nowych ludzi, no to, to często deklaruję swoje poglądy dosyć jasno. Nie, nie wstydzę się ich. Jak jeszcze chodziłem do szkoły, to zawsze, zawsze dumnie mówiłem o tym, co robię, o tym, jakie są moje poglądy. Uważam, że więcej ludzi powinno, powinno o tym mówić. W Polsce, oczywiście, deklarowanie takich poglądów, chodzenie w koszulkach anarchistycznych i tak dalej, grozi wpierdolem, ale uważam, że nie powinniśmy się tego bać, bo. Jeżeli będziemy dużo o tym mówić i nie ukrywać tego i nie bać się tego, że jesteśmy anarchistami, na pewno więcej zyskamy jako ruch niż, niż stracimy. Uważam, że anarchizm musi pojawić się w świadomości publicznej. Chyba jedynym sposobem na to jest właśnie przyznawanie się do tego, że jest się anarchistą, gadanie o tym, co to jest, tłumaczenie ludziom, dlaczego anarchizm jest spoko i, i dlaczego, dlaczego nie jest to jakaś dziwna ideologia tylko i wyłącznie dla ubranych na czarno młodych ludzi, którzy chcą sobie wybić parę szyb. Myślę, że warto być dumnym z, z bycia anarchistą. Mały, puchaty kotek czy mały, puchaty, gruby kotek? Wybieram opcję drugą. Wielkie dzięki za te wszystkie pytania. Przyznaję, że bardzo cieszy mnie Wasze zainteresowanie tym kanałem. Możecie pytać o kolejne rzeczy w komentarzach pod tym filmikiem, i być może znajdą się one w kolejnym QA. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.